Dzień dobry, Bartosz Żurawiecki, Kino Mówi Ekstra. Dzisiaj chcielibyśmy podyskutować o amerykańskim kinie niezależnym, a pretekstem do naszej rozmowy jest Festiwal Filmów Amerykańskich, którego druga edycja zaczyna się dzisiaj we Wrocławiu. Z tej też okazji Ale Kino Plus pokaże Państwu dwa filmy. Tuż po naszej rozmowie zobaczycie Synekdochę Nowy Jork Charlie'ego Kaufmana, natomiast jutro Tetro Francisa Forda Coppoli. Są ze mną w studiu goście Agnieszka Graf, amerykanistka, Środek Studiów Amerykańskich, Konrad Zarembski, krytyk filmowy, dziennikarz miesięcznika Kino oraz Jakub Duszyński, dyrektor artystyczny firmy Gutek Film, która jest współorganizatorem festiwalu. Jakubie, po co organizować Festiwal Filmów Amerykańskich w kraju, gdzie 90% repertuaru kinowego stanowią właśnie filmy amerykańskie? Ten festiwal rzeczywiście zrodził się z pewnej przekory. Właśnie dlatego, że tak wiele osób uważa i kojarzy kino amerykańskie z tym tak zwanym mainstreamem, z tym kinem, na które składają się blockbustery, a więc te wielkie przeboje, którymi katowani jesteśmy często jeszcze do tego w formacie 3D. Pamiętamy wszyscy, że w kinie amerykańskim nie tylko wielu reżyserów pochodzi z tak zwanego niezależnego kina, ale też to kino niezależne nadal żyje i ma się bardzo dobrze. Przyjrzeliśmy mu się i stwierdziliśmy, że zasługuje co najmniej na festiwal. Co więcej, okazało się, że jest bardzo mało festiwali filmowych dedykowanych kinu niezależnemu amerykańskiemu. Jeden w Deauville we Francji. W związku z tym nagle okazało się, że nie mamy żadnej konkurencji. Ogromne zainteresowanie imprezą i druga edycja, 76 filmów premierowych, dużo retrospektyw, a więc patrzymy troszeczkę wstecz na historię, dużo nowego kina, troszeczkę tego kina sierotka, wielu gości. No naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej imprezy. No ale mówisz, że to kino amerykańskie niezależne ma się dobrze. Ja bym tu trochę polemizował. Mam wrażenie, że ono jednak straciło tą siłę, ten impet, który miało w poprzednich dekadach. Ono dzisiaj trochę jest albo takim kinem amatorskim, albo takim kinem gdzieś gorszym wydaniem kina europejskiego, albo tak jak mam wrażenie Festiwal Sundance, no jest jakimś takim konkursem piękności dla młodych twórców, którzy chcą się tam pokazać, żeby dostać się do tego mainstreamu i robić filmy w Hollywoodzie. Czy uważacie, że kino amerykańskie niezależne żyje, czy uważacie, że to kino jednak ma ciągle jakąś siłę oddziaływania? Jest to rodzaj instytucji. Powiedzmy sobie, z jednej strony mamy mainstream, wielkie studia, filmy za miliony, dziesiątki, setki milionów dolarów. Z drugiej strony kino, może i amatorskie, ale własne. Takie kino, które próbuje nowego języka, które lansuje nowe gwiazdy, aczkolwiek pożądany jest udział gwiazdy renomowanej, która z życzliwości za związkowe stawki w takim filmie wystąpi, ofiarowując te miliony, które by dostała za film hollywoodzki, młodemu artyście, który być może ma coś do powiedzenia i często zdarza się, że ma coś do powiedzenia, ponieważ nie ma 15 scenarzystów, nie ma 70 spin doktorów, ma budżet, który można przełknąć i można zaeksperymentować. Można sobie przypomnieć, że w czasach nowych mediów poetyka Arystotelesa niekoniecznie musi obowiązywać, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby oglądać filmy w telewizji, klikając, skacząc z kanału na kanał. W związku z czym można nakręcić film, który będzie takim widzeniem świata innym niż pociąg wyjeżdżający z A do B i w środku 5 pasażerów, którzy będą przeżywać różne rzeczy. No tak, ale czy to amerykańskie kino niezależne, ono rzeczywiście jest takim kinem progresywnym? Bo ja mam wrażenie odwrotne, że ono jest jednak kinem, który ciągle się mocno trzyma takiego małego realizmu, prawda? Ono filmuje jakieś tam prowincjonalne miasteczko gdzieś na zapadłej właśnie prowincji Stanów Zjednoczonych. Takie ludzkie małe dylematy. Ja myślę, że warto mówić kino artystyczne, a nie kino niezależne. Bo niezależne to jest w ogóle już w tej chwili takie słowo wypłukane z sensu. Ono zostało przechwycone przez mainstream i po prostu dokleja się tą nazwę do filmów po to, żeby je sprzedać. To jest pewien taka rynkowa przepychanka. Kluczem do tej kwestii jest historia, z której to kino się wywodzi. Mianowicie bunt
przeciwko Hollywood. Inaczej niż w Europie, gdzie sztuka w ogóle, a kino szczególnie, było po prostu i jest do dziś finansowane jakoś ze wspólnej kasy. W Ameryce się zakłada, że kino, jak wszystko inne, jest biznesem i o pieniądze trzeba walczyć. No, inaczej niż pisarz czy malarz, artysta filmowy musi mieć pieniądze. Stąd pewien dramat ludzi, którzy chcą robić artystyczne kino w Ameryce, gdzie kino jest wielkim biznesem. Myślę, że paradoksalnym efektem tego jest to, że te filmy się skodyfikowały, więc w jakimś sensie masz rację. Jest pewna konwencja. Hollywood robi filmy o wybitnych jednostkach. To jest ten amerykański egzystencjalny indywidualizm. W związku z tym kino niezależne często robi filmy po pierwsze o grupach ludzi. Bardzo, bardzo wiele z tych filmów w ogóle nie ma jednego bohatera, tylko bohaterem jest pewna grupa ludzi, a po drugie robi filmy o nieudacznikach, o ludziach przegranych. Ja lubię to kino. Ja się zgodzę z Agnieszką, że powinniśmy być może odejść od dosyć technicznego terminu kino niezależne, które oczywiście bardzo dobrze funkcjonuje. Niezależne, czyli funkcjonujące gdzieś na obrzeżach tego systemu studiów amerykańskich. Mówimy o kinie artystycznym i chcę tylko w dwa słowa powiedzieć, że my, to znaczy nie goście dzisiejszego programu, ale widzowie polscy, bardzo rzadko mamy tak naprawdę kontakt z tym kinem. Znamy je wycinkowo, mało o nim wiemy, a kiedy nie wiemy, to oczywiście patrzymy wstecz i mówimy, Boże, ten John Cassavetes, to było kino i tak dalej, a jest sobie taka Lynn Shelton, której nikt właściwie nie znał. Oczywiście są też ci wielcy niezależni, typu Alexander Payne, nie wiem, czy P.T. Anderson, to jest jeszcze kino niezależne, no, prawda? Już nie, teraz, chociaż nadal nie kręci dla studiów, kręci dla braci Weinstein. Tym niemniej, wydaje mi się, że naprawdę w kinie niezależnym wiele się dzieje. Są jacyś naprawdę nieprzeciętni, troszkę zwariowani twórcy typu Harmony i Korine, którzy zupełnie nie chcą wpasować się w to, co nazwałeś tym małym realizmem. Ale chyba jest trochę tak, że jak amerykański snob z Nowego Jorku chce iść na ambitny film, to raczej pójdzie na retrospektywę Bergmana, prawda, albo Fellini niż Cassavetesa, że to jednak ciągle jest jeszcze snobizm na Europę. No to skoro już jesteśmy przy snobach, to może porozmawiajmy teraz o tych dwóch filmach, które Czyżby zobaczymy. Czy któryś z nich był snobistyczny? No, ja mam takie wrażenie, że i Tetro Coppoli, i Synekdocha Nowy Jork, to są takie filmy adresowane trochę do takich nowojorskich snobów, prawda? Zresztą już chociażby to, że bohaterami są tu artyści, czyni z tego, z jednej strony mam wrażenie takie kino jakoś tam autotematyczne, ale też takie mam wrażenie onanistyczne, tak? Że trochę jednak ci artyści opowiadają nam o cierpieniach artystów. Kino amerykańskie to jest pewien jednak bardzo dobry styl opowiadania. Możemy zarzucać bardzo wiele scenariuszom, mówić, że te filmy gdzieś grzęzną, ale to są filmy bardzo porządnie zrobione, opowiadane o pewnym rytmie, które czerpią garściami według mnie, zwłaszcza oczywiście Coppola może sam z siebie czerpać, ale też z kina. Kiedy ogląda się finałową sekwencję Tetro, to ma się wrażenie, jakby to był jakiś taki klasyczny amerykański film z 50., 60. lat. On jest bardzo ciekawy dla mnie, przynajmniej w pierwszej części, kiedy widzimy subtelną pracę kamery, kiedy cudne rzeczy się dzieją w tle, zupełnie rozkoszna scena awantury ulicznej, w której kobieta tnie na kawałki garnitur Armaniego, od Armaniego swojego męża. I to Buenos Aires. Tak, w ogóle się nie dzieje w Ameryce. Tak. No, rzeczywiście rewelacyjne powtórzenie, owszem, ale rewelacyjne powtórzenie techniki filmowej z lat 40. Tak, to jest świetna zabawa z gatunkiem. Retrospekcje w kolorze, jak zwykle filmowcy. Zwykle jest odwrotnie. Właśnie. Bardzo mi się podobały dwa fragmenty Coppoli w różnych poetykach. Może baret wystawić tak i tak i za każdym razem będzie znakiem czasów. I to wszystko razem w pewnym momencie grzęźnie w schematach, ale z drugiej strony puka Tennessee Williams z jego problemami, z tym z całą tą amerykańską nastrojem południa, przesuniętego już tak głęboko, że aż do Buenos Aires. Na pewno jest to pewien ambitny projekt, rzucony, takie wyzwanie rzucone kinu niezależnemu. Czy jesteście gotowi na bebech? Czy jesteście gotowi na melodramat w tym właśnie snobistycznym salonie, w którym zwykle bawimy się w ironistów? Ja myślę, że jesteśmy gotowi, ale jemu się to nie udało. Ja myślę, że skutecznie robi to Lars von Trier, skutecznie robi to Lynch w niektórych filmach, no ale on popadł po prostu w kicz. To jest taki film bardzo mocno przesycony właśnie nostalgią za tym starym kinem. Ja będę bronił Coppoli, dlatego że po pierwsze naprawdę obejrzałem ten film i pomyślałem sobie, wiedząc z jakiej on rodziny pochodzi, a pochodzi z klanu artystycznego, nie filmowego, ale artystycznego, bo prawda jego ojciec był kompozytorem i nie tylko komponował muzykę do Ojców Chrzestnych,
także do wielu innych produkcji. Jego wuj był wybitnym dyrygentem i kompozytorem również, co zresztą będzie miało swoje odbicie w filmie. A więc to jest film, w którym on naprawdę chce coś powiedzieć bardzo osobistego. Czy nam się to wydaje niesmaczne, ekshibicjonistyczne i być może nietrafna forma, to inna sprawa. Tym niemniej wydaje mi się, że naprawdę chce pokazać pewne zderzenie ego różnych w swojej rodzinie i przebyca tam przeróżne rzeczy, bardzo osobiste. Podsumowując, ja bym powiedział, że Tetro jest takim filmem dla erudytów i estetów, a nie dla rewolucjonistów. Ale przyjemnie się ogląda. Ale ogląda się to bardzo przyjemnie. Porozmawiajmy teraz może o drugim filmie, Synek do Hanowy York. Nie ogląda się go przyjemnie. Debiut reżyserski znanego scenarzysty, utytułowanego scenarzysty, laureata Oscara przecież, Charlie'ego Kaufmana. I film bardzo w takim stylu jego poprzednich scenariuszy, prawda? Kaufman wychodzi od pewnej realistycznej sytuacji i ta, w pewnym momencie ta rzeczywistość zaczyna no, jakby odpadać od pionu. Co, jakieś takie zawijasy się tworzą, pętle czasowe, to wpada w jakieś dziury, prawda? Zaczyna się coraz bardziej gmatwać. No ja jestem pod olbrzymim wrażeniem tego filmu, nie wiem jak wy, dlatego że pomysł, żeby zrobić film o facecie opętanym taką potrzebą stworzenia dzieła totalnego, to już oczywiście pojawiało się wcześniej, tym niemniej tutaj wydaje mi się, że kapitalną znalazł formę i ja naprawdę czułem jakby ta szkatułkowa konstrukcja no ad infinitum gdzieś się ciągnęła. Człowiek, który imituje życie na scenie i ten spektakl, który się rozrasta i rozrasta i rozrasta i w centrum tego wszystkiego kapitalny amerykański aktor Philip Seymour Hoffman. Odwaga Kaufmana, który targnął się w swoim debiucie na tego rodzaju historię, która jest mniej śmieszna niż te jego współprace poprzednie z Gondrym, z Spike'em Jonesy, to jest film bardziej serio jednak. Może przypomnijmy, że jego najbardziej znanym chyba w Polsce scenariuszem to jest scenariusz do Bycia jak John Malkovich. To jest jakoś podobny film. A Oscara dostał za film Zakochany bez pamięci. Tak. Tak, i to były duże pieniądze. Ja myślę, że Synek do Home będzie trochę gorzej finansowo, ale jest to, ja uważam, że to jest arcydzieło. Ja ten film obejrzałam zapartym tchem, że się wciśnięta w fotel. Parę razy miałam mokro gdzieś tam w okolicach oczu i jestem pod wielkim wrażeniem tego filmu, ale inaczej niż ty, nie odebrałam go jako filmu o sztuce, tylko jako film o umieraniu. Sztuka jest próbą wyjścia z takiej matni polegającej na tym, że facet uświadamia sobie, że jego ciało gnije, jego ciało ulega rozkładowi. Pierwsze sceny są zupełnie niebywałe. Ja nie widziałam, może jestem mniej od was erudytką filmową, ale ja nie znam filmu, który w pierwszych 5 minutach opowiedziałby nam właściwie wszystko o cielesnych płynach, które z nas wypływają i zrobił to w sposób tak zupełnie... Ale pokazują przy okazji tak naprawdę życie rodzinne, zwyczajne, codzienne życie. To właśnie sernej rodziny. Istota niezależności amerykańskiego kina. Tak. Po prostu zajrzeć pod kołdrę i wejść w te sfery, które się nie pokazywały do tej pory. Co facet czuje u dentysty? Ja nie widziałam nigdy takiej sceny dentystycznej w kinie. Genialna. No tak, ale żeby on mógł zrobić taki film, no to potrzebny jednak jest dość wysoki budżet, prawda? To nie jest film, który można zrobić kamerą, tak. Czy wideo, czy komórką za jakieś śmieszne pieniądze. Tak. Są potrzebni świetni aktorzy, którzy nam to zagrają. Jednak jest potrzebny ten cały... Potrzebne jest także nazwisko, takie jak Kaufman, że przyjdą do niego aktorzy i zgodzą się grać za stawki związkowe na przykład. A on ma na swoim koncie kilka rzeczywiście wielkich sukcesów scenariuszowych i mógł zrobić wszystko w pewnym momencie, debiutując. Wydaje mi się, że odważył się naprawdę zrobić coś, co jest naprawdę bezkompromisowe i odważne, bo ten film nie sprawia od razu satysfakcji. Dopiero kiedy się wraca do niego w myślach, to no, czuć pewną wielkość tego kina. Naprawdę mi się wydaje, że ten film zostanie i że do niego się będzie wracało. On nie był sukcesem kasowym, Agnieszko, bo on już wszedł do kin na całym świecie i nie był sukcesem kasowym. Zresztą kiedy się ogląda, to widać, że w dzisiejszym świecie komercji nie ma miejsca na tego rodzaju rzecz w multiplexach. Ten film zresztą stawia taką diagnozę współczesnej rzeczywistości. Że my żyjemy, nasze życie polega na uporczywym niepamiętaniu właśnie o tym, o czym ten film nam przypomina. To znaczy, że mamy umrzeć. Tylko, że to jest inne memento mori niż średniowieczne, jak jeden z krytyków odnotował, bo w średniowieczu pamiętało się o śmierci po to, żeby pamiętać o zbawieniu. Natomiast w tym, to jest film apokalipsa bez Boga. To jest film o tym, że po prostu ciało gnije.
Face it, tak już jest. Ja myślę, że to nie jest wesołe. Myślę, że Kaufman popełnił jeden błąd z komercyjnego punktu widzenia. Masowa widownia nie pójdzie na film, który się nazywa Synek Docha, bo najpierw, prawda, musi znaleźć w encyklopediach czy internetach. Musi zrozumieć, co to znaczy. Co to znaczy. No, ale myślę, on w jednym z wywiadów mówił, że to świadomie, widzów, że on chce wkurzyć twórców reklam. Po prostu myślę, utrudnić że naszych im widzów życie. Zachęciliśmy wystarczająco, żeby ten film obejrzeć. Bardzo wam dziękuję. A Państwa zapraszam na film Synek Docha, Nowy Jork, Charlie'ego Kaufmana.